Wszystkim z tej strony Martyna i witam Was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym odcinku naszego maratonu. Słuchajcie, iż gdyż, ponieważ zapytałam się Was na live'ie i potem też na społeczności, czy będziecie zainteresowani całym tygodniem związanym tylko z tą grą, czyli właśnie Akademią Gwiazd. I na czym to będzie polegać? W ogóle większość z Was się zgodziła. Na czym to będzie polegać? Polegać to będzie na tym, że dzisiaj od poniedziałku, bo Wy to oglądacie w poniedziałek, pojawiać się będą codziennie odcinki z Akademii Gwiazd do końca danego tygodnia. W sensie ten cały tydzień będzie poświęcony na Akademię Gwiazd i codziennie będzie film właśnie z Akademii Gwiazd. Ja w ogóle miałam tu gdzieś iść, ale gdzie? Do centrum handlowego chyba, nie? Ale... To jest chyba centrum, co? No i tak jak mówiłam, większość z Was była zadowolona. W ogóle byłam w szoku, ile z Was było zadowolonych, że chcecie w ogóle tą grę i że tak Wam się podoba. I jest mi bardzo miło, bo mi się ta gra też również mega podoba i też dużo z Was pisało mi, że jest mega, mega trudna. Więc no mam nadzieję, że damy sobie radę mimo to. I w ogóle nie wiem, czy widzicie, ale chyba znamy ten budynek skądś. Kurczę, pierwszy raz to widzę. Ja nie wiedziałam, że oni nawet... Centrum handlowe, wiecie, no jakby przerobili do naszej gierki, no. Także ten odcinek widzicie w poniedziałek. Przypominam Was też o... Przypominam Wam o moich socialach. Mam Instagrama Martyniusz Yty, mam TikToka Martyniusz Yty. Zapraszam, założyłam TikToka, jest tam dużo mojego kota, więc wbijajcie. Tu jesteś, mama i tata byli tacy szczęśliwi, że przeszłam dalej. Muszę sobie kupić jakieś fajne ciuchy, spotkajmy się później w kawiarni naprzeciwko sceny. A ja mogę też sobie coś kupić? Ja nie mam w ogóle pieniędzy. Czas zakupów. Aha. Swoje zakupy. A, czy mam... Mogę zrobić zakupy! A gdzie tu są sklepy, do których mogłabym wejść? To wygląda jakby było puste. A tu mogę wejść? Nie, nie mogę. A tu? Czas zrobić zakupy w centrum handlowym. Jest wiele różnych sklepów. Przesuń kursor na plakat z ruchomymi schodami. Plakat z... O! Archiman, ABCD, Casual, Glamour, Cosmopol, Streeter. Chcę Streetera. Może chodziło, że streetwear, ale fajnie. Ej, ale nie mam hajsu, jak ja mam kupić cokolwiek? O nie, to jest typowe dla naszej bohaterki. O mogę, pamiętam ten crop top z gry. Ej, w sumie kupiłabym go, bo ja lubię crop topy w tej grze. Ale czy ja mam w ogóle pieniądze na takie rzeczy? No dobra, spróbuję, skoro dają, trzeba brać. A jakieś fajne jeansy? Aha, czyli masz... O ja, typowy styl alternatywki. A może niebieskie czy zielone? Zielone! Ja chcę! Chcę! Stać mnie na to! O wow! Ale jazda. Nie, dobra, zostawiam tamte buty, ale... Aha, czyli bransoletki te same. I pasek albo tak, albo nie. Nie, mi starczy to, co mam. Ale fajnie, że można tutaj kupować ciuchy. A ja się przebrałam? Nie, nie przebrałam się. Dobra, a zobaczmy jeszcze ten casual, czy co to tam jest, bo pewnie też będziecie zainteresowani. Tak, ja jaram się każdą grą, w której mogę modyfikować sobie postać. Musicie mi wybaczyć, po prostu już taka jestem. W ogóle mam nadzieję, że macie jakieś piciu. Ja mam herbatkę. O, to są tak... O, ale ładny top! O, wow! Czemu tego nie ma w grze? OMG, kupuję ten top. Muszę go mieć, muszę go mieć. Skoro gra daje, to ja biorę. A są jakieś inne spodnie? Wow, ej, jakie to są ciuchy. W sensie widać, że moda mega stara i typy i ty. O, mega jaka miniuwa, ale ej. Ja chcę tamte... Chcę to. Tym bardziej, że mam nieograniczoną ilość pieniędzy. Lisa, ja wiem, że twój tata pracuje, ale nie wiedziałam, że aż tak ciężko, że stać cię dosłownie na wszystko. No ale... Jej, mamy nową branka. Cześć Lisa, po twoim uśmiechu widzę, że znalazłaś coś ładnego. Bardzo się cieszę. Lecę do domu trochę się odświeżyć przed swoim występem. Powodzenia, to takie ekscytujące. Cześć, miło słyszeć, że przeszłaś przez pierwszy etap. Zasłużyłaś na to. Nie, to nie moja zasługa, ale cieszę się, że podoba ci się moja piosenka. Przy okazji mam kilka nowych pomysłów, a pan Grimp dał mi klucze do reżyserki. Może spotkamy się w studiu i wypróbujemy je. Powiesz mi, co o nich myślisz. Nie zaszkodzi trochę udoskonalić twój występ przed drugim przesłuchaniem. Och, to bardzo miło z twojej strony, Kevin. Napisał już moją piosenkę, więc jestem gotowa na wszystko. Spędziliśmy nad nią sporo czasu w studiu nagrań. Hej, a może spotkamy się w sali tanecznej i poćwiczymy trochę? Co ty na to? Trzeba zrobić wrażenie na jury już od samego początku, a znając Kevina, wstęp do jego utworu będzie dość długi. O, wow. Ale mnie atakują. O! Telefon.
Cześć Lisa, mam nadzieję, że zakupy były udane. Twoje przesłuchanie zaczyna się o 18:45. Powodzenia, Lance. Ustaw alarm, aby wyjść zanim rozpocznie się przesłuchanie. Ale ja nie mam alarmu. Co to jest? Gdzie jest alarm? Jaki mam ustawić sobie alarm? Okej. Nie wiem, a może jakoś w telefonie nie mogę sobie jakoś ustawić? Nie, chyba nie mogę. Dobra, bo ja bym się chciała przebrać, kurka wodna. Ja chcę się przebrać, ja chcę ładnie wyglądać. No bo tak jak mówiła Brytania, nie wolno mieć cały czas tych samych ciuchów. A mogę tutaj jakoś ustawić ten alarm? Nie mam w ogóle jak. Jakie mam ustawić alarm? Jakie mam tu zrobić? To jest trudne. Dobra, przebierzmy się szybko. W ogóle pisaliście mi, czy może nie chciałabym w innych częściach grać innymi postaciami, ale powiem wam szczerze, że nie, tam nie ma co się... Ej, gdzie są ten top, co kupiłam? Taki ładny, bo i go tu nie ma. Ej, czemu go tu nie ma? Są te spodnie, a topu nie ma. Kaj! I w ogóle spodnie mi wessało do postaci, ale jazda. Ostatnio też tak się stało i wszyscy się śmiali ze mnie. Dobra, weźmy się po prostu, przebierzmy, bo nie mogę na ciebie patrzeć w tych ciuchach. Ale czemu mi się ten top nie kupił? Ale smutno. Dobra. Przybrana. Idziemy do szkoły chyba, tak? Szkoła była... Nie tu, nie tu, nie tu. Tutaj. Kocham tą grę. Naprawdę kocham tą grę. W ogóle nagrywam to w czwartek, tydzień przed maratonem. Tak, możemy to nazwać takim maratonem a la daily. Tak trochę... Nie wiem jak ja... A może nie mogę sobie sama sprawdzić? Kiedy mam... O nie, pies się zbugował. Aha, czyli oni po prostu tu będą tak stali i tu jest kilka tych samych osób w ogóle wsadzonych i jazda. A może chodźmy najpierw na ten taniec, skoro już jestem na dolnym piąterku. Nie. Tutaj jest jakaś książka. Tutaj jest chyba sala gimnastyczna albo coś innego. Biblioteka oczywiście, że tak. A, muszę się jeszcze, słuchajcie, nauczyć. Naprawdę cienko mi idzie poruszanie się tutaj. Poruszenie się w tej grze to jest masakra. Ale jak ja mam nastawić ten alarm? Bo teraz się zastanawiam. Stawić się na przesłuchaniu. A ja nawet... A może chodzi o to, że mam tyle czasu? I mi sam buchnie ten alarm. Kompletnie nie wiem, co mam zrobić. Muszę usłyszeć muzykę, zanim będę mogła pokazać ci kroki. Czy Kevin nie miał dać ci płyty? Aha, super. Aha, czyli najpierw muszę iść tak do Kevina, jeżeli chcę iść do niej. Mogli mówić, a nie dawać jedno zadanie i drugie też. Tracę czas. 18:45 mam przesłuchanie. Jestem praktycznie gotowa, mogę już iść. Jestem super. Ja dam sobie radę. Mogliby mi już dać iść. Boże, jak te spodnie się bugują. Ja wiedziałam, że ktoś w ogóle oznaczył moment, gdzie te spodnie się bugowały. Tam w jakimś tym... To było chyba studio nagrań. Okej. Okay. Wow, jaki król. No nareszcie, myślałem, że już nigdy się nie pojawisz. To nie byłby pierwszy raz, gdyby fajna dziewczyna wystawiła mnie do wiatru. No nic, wejdź na scenę, pokażę ci moje nowe pomysły. Przypomnij mi, żebym po wszystkim nagrał muzykę na płytę CD. Ale jazda. To nie będzie ta sama piosenka? W ogóle nie dostałam za nią copyrighta, gdybyście chcieli wiedzieć. Omg! A będą strzałki też, czy nie? Bujaj się! Boże, te spodnie! Jestem zakochana w tym kawałku, naprawdę. Ej, w ogóle lepiej śpiewa. Ale to jest trudniejsze. Patrzcie, ile mi zajmuje wbicie tego. Wow. Jak to jest tak przecięte śmiesznie? O, druga zwrotka! Ja
Przyznacie, ile z was już zna tą piosenkę na pamięć? Kozak. Ona już naprawdę coraz lepiej i się rusza, i śpiewa. Ej, super występ. Jak cudownie. Dawaj, cedeka. O, przepraszam, nie spodziewałam się, że zostanę tutaj dwa gruchające gołąbki. Wspaniale, do siebie pasujecie, żałosne. Ćwiczcie sobie dalej tę waszą śmieszną pioseneczkę. Przyps. To było niesamowite, aż ciarki mnie przeszły. Spójrz, jeszcze mam gęsią skórkę. Weź płytę, muszę się śpieszyć na casting, ale jeśli chcesz, to możesz zostać i jeszcze trochę poćwiczyć. Zostawiam ci klucz, dam znać panu Grimpowi. Nie zapomnij zamknąć studio i zostawić klucza w mojej szafce. Numer XX. Szafka numer XX. Wchodzimy z powrotem. O, który teraz zapis to ten dobry? To chyba ten, prawda? Bo wiecie co, wszystko się dzieje wokół i po prostu się nie da normalnie robić wszystkiego. Nowe zadanie dostałam. Trening, czyli mistrza. Aha, czyli muszę więcej pracować. Dobra, okej. No, dobrze, że jest idealnie napisane, ile mam zdobyć punktów. Tam było jakieś 5000 chyba. Może my będziemy mieli dość tej piosenki. Napiszcie mi, jeżeli będziecie chcieli, żebym wycinała. Chociaż to pewnie będzie wycięcie 1/3 gry. W ogóle piszcie mi, czy ja powinnam gadać podczas tych piosenek, czy nie gadać, bo tak trochę się głupio czuję. Tym bardziej, że klikam w jeden przycisk. I co może być trudnego? Klikaniu w jeden przycisk. Never we go! Boże, Martyna, co ty za zło robisz? We forever. Przepraszam? Ej, ale spodnie się naprawiły. A o czym ja mówiłam? O postaciach? Tak, że pytaliście się mnie, czy może bym chciała w następnych częściach grać innymi postaciami. Ale powiem wam szczerze, że nie, bo nie chcę teraz zaburzać jakby gry i w ogóle. O dobra, udało się. Ale jazda. Już zapomniałam, jak inaczej się, wiecie co, nagrywa takie gry, które no, są fabularne, a nie, że muszę, że sobie robię co chcę, wiecie o co chodzi. Wherever we go. Dobra, zrobiliśmy to, udało nam się. Piękne, wyćwiczone. Okej, zadanie wykonane. Oddać klucz. Musisz zwrócić Kevinowi klucz od studia. Poprosił cię, abyś włożyła go do szafki numer 51 przez małą szparę na górze. Nie ma szafki. On mi nie podał jakiejś szafki XX? Czy coś? Nie wiem, ale wiem, że kto... O! Tutaj są ludzie do pogadania. Szafki są na drugim piętrze na końcu korytarza. Przy okazji podobają mi się twoje buty. Dzięki! Kupiłam nowe! A nie, to są te stare. Tak, szukam szafek na drugim piętrze na końcu korytarza. Dobra. Oddajmy ten klucz najpierw, bo potem się będą do nas spinać, że klucza nie oddaliśmy. Tak jak mówiłam, nie zwracajcie... No dalej się nic nie dzieje, jak klikam na ten. Tutaj mam tego CD-ka, mam ten klucz. Nie zwracajcie uwagi na dźwięki w tle, bo ja to nagrywam w środku dnia. Następne odcinki będę nagrywała w nocy po prostu. Okej, zadanie wykonane, klucz odłożony. I teraz pewnie musimy iść potańczyć. Tylko powiem wam szczerze, że przeraża mnie trochę to, że właśnie w tym czas przesłuchania. Nie wiem, tak się zastanawiam, czy nie pójść tam może, ale to by było też trochę bez sensu, żebym tam teraz szła. W sumie mogę wejść, przecież nic mi się złego nie stanie, jak wejdę, prawda? Tutaj nikogo nie ma. No dobra, to wychodzimy. Idziemy do Kiyomi tańczyć. Właśnie to się czyta Kiyomi czy Kayomi? Ja naprawdę nie wiem, musicie mnie nauczyć. Dobra, to był ten...
ten pokój. Tutaj była biblioteka. Muszę uważać, muszę się skupić grając w tę grę. Ten jest to chyba najgorsza, a jednak nie ten. To chyba ten po drugiej stronie. Ten jest to najgorsza część tutaj. Jak już się w ogóle połączy śpiewanie z tańcem, to jest tragedia, słuchajcie. Ja jestem taka małpa w to. Tak mi to nie wychodzi. Hej, Kiyomi. Hej, przeszłaś się trochę poruszać? Właśnie przeszłam przez drugi etap, więc jestem naładowana energią i mogę ci pomóc, jeśli chcesz. Jesteś gotowa? Pokaż tym wapniakom z Żyli, że czujesz bluesa. Podejdź do lustra i rób to, co ja. Wapniakom, że czujesz bluesa. O nie, tylko nie do tej piosenki. Kto to komponował? W ogóle wiecie, że dalej nie znalazłam, kto w ogóle śpiewa te kawałki? Jak ona się rusza. Nie mogę. Okej. Powiem wam, jak mam całą rękę jakby wykorzystaną na taniec, to jest okej, ale jak muszę już śpiewać i jakby mieć jedną rękę na myszce, to jest tragedia. A, jaki kozak ze mnie. Proszę bardzo, proszę bardzo. Proszę bardzo, taka jestem super. No. O! Czas iść na przesłuchanie. Dobra, alarm time! Czyli ten alarm sam mi się ustawił, nie musiałam go ustawiać. Ale kozak, ale w ogóle, Boże, mi mówiliście, że przesłuchanie jest mega trudne i strasznie się boję, że to zwalę tak najgorzej, jak się tylko da. Ale Martyna będzie dobrze, Martyna nie miej złych myśli, jak co to się wszystko wytnie. Hej! Przesłuchanie zakończone! Właśnie zakończyliśmy pierwszy dzień przesłuchania. Gratulujemy zwycięzcom. Pozostali też zasłużyli na wielkie brawo. Daliście z siebie wszystko? Jeśli będziecie dalej trenować, może uda się za rok. Co? Ale że jak to? Naprawdę, jestem pewny, że Lan zrobił to specjalnie. Strasznie z niego ham. Odbił mi wszystkie dziewczyny, z którymi się spotykałem. Właśnie idę do Leonardo na lody czekoladowo-miętowe z owocami i bitą śmietaną. Chcesz się przyłączyć? Nie? Może innym razem. Boże, co za... Stuleja. Nie wierzę, ten Lans przez Lansa, on mnie oszukał mnie. Oszukał mnie. Atak paniki. Musisz znaleźć sposób, aby dostać się na nowe przesłuchanie. Przykro mi, że spóźniłaś się na swoje przesłuchanie, ale aula została zamknięta już jakiś czas temu. Słyszałam, jak pan Grimm mówił, że ma ochotę na podwójnego cheeseburgera z ogórkami. Pani Graham i pan Narita też chyba były zainteresowane. A wiesz, że jeszcze nikt nie widział, jak pan Narita cokolwiek jadła? Przerażające, co? No dobra, przerażające, ale... Co się wydarzyło? O, jest! Ona też tu jest. Pocałowałam klamkę i to w najbardziej chamski sposób ever. Wiesz co, jeśli naprawdę poszli coś zjeść, to na pewno są teraz u Leonardo. Chodźmy tam i przekonajmy się. Będziemy musiały jakoś przekonać Leonardo, żeby wpuścił nas na scenę. Trzeba też utrzeć nosa Lansowi. Na pewno nie tylko nas oszukał w ten sposób. Jezu, ja mam jakiś problem z czytaniem, bo ona mówi niepewno... O, ona idzie... Aha, dobra, no to idziemy ją prześcignąć. Nie wierzę, słuchajcie. W sensie czytałam kiedyś, że była taka akcja. Ale jakby, jak tak można w ogóle? Panie Lance, tak się nie robi. I w ogóle zobaczymy Leonardo tutaj w tej wersji. Wow, ale się jaram. A co to wygląda tak? Gdzie jest miasto? To? Ej, w sumie to wygląda jak lodziarnia u Leonardo. Patrzcie, lodziarnia u Leonardo! Wow! Hej, Leonardo. O nie, jak on śmiesznie wygląda. Jaką ma śmieszną twarz. Pani! Masz świetny głos, ale punktualność nie jest twoją mocną stroną. Ja zwykle nie daję drugiej szansy. Miałeś swoje 5 minut, ale je zmarnowałaś. Powinnaś zostać w domu, zamiast się teraz poniżać. Prawdziwe gwiazdy nie płaczą, a o twoich oczach wyraźnie widzę łzy. Bo to nie moja wina. Czy ty zawsze musisz się ze wszystkim spóźniać? O ile nie zepsujesz mi posiłku, to nie mam nic przeciwko. Ale decyzja nie należy do mnie. Why you do this? To wspaniałe, że przygotowałaś nowy układ taneczny, ale decyzja nie należy do mnie. Panie Maurice, to okropne, ale jestem pewien, że Lans nie zrobił tego specjalnie. Wszyscy w Akademii Gwiazd powinniśmy być jak jedna rodzina i polegać na sobie. Jeśli tylko uda ci się namówić Leonardo, żeby pozwolił ci zaśpiewać, to damy ci drugą szansę. Uwierz mi jednak, że ten tłum dzieciaków trudniej zadowolić niż nas. Jeśli im się spodobasz, będziesz mogła jutro kontynuować przesłuchanie. Leonardo, please! O, to mogę z nimi też gadać. Hej. Leonardo, nie jesteś zbyt inteligentna. Co ty powa lalka z Akademii Gwiazd? Ładna na zewnątrz, ale w środku pusta. Ale to było chamskie.
Kogo szukasz? Leonardo, spróbuj na cmentarzu, nie żyje od 25 lat, podobnie jak twój beznadziejny styl. To jest Leonardo, ja wiem, że to jest Leonardo. Chciałabyś wystąpić? Zwykle dajemy szansę młodym studentom trochę dorobić, ale nie w poniedziałkowy wieczór, wiesz co? Dzisiaj zrobię wyjątek, ale nie dostaniesz pieniędzy za pierwszy występ, zgadzasz się? Tak, daj mi wystąpić, pliska! Ja wam pokażę, że jestem najlepsza. W sensie, no nie do końca, bo nie umiem wszystkiego O, Jesus Christ! Jakie mam w ogóle ustawić ten? O nie, to jest straszne. O, patrzcie, ludzie przychodzą. Dobra, mam kombosa. Klik, lewo, klik, tu, klik, góra. Przepraszam was w ogóle, jak ojć. Ale ona biega. Boże, to jest okropne. To jest gra dla dwóch osób, a nie dla jednej, słuchajcie. No nie, ruchy mi w ogóle nie wychodzą. Nie zdobyłam wystarczającej ilości punktów. Nawet nie chcę wiedzieć, ile waży to nagranie po moich wszystkich próbach. Dobra. Góra. Prawo. Lewo. Dół. Prawo. Boże, nie. Dobra, musimy zrobić idealny początek. Be smart, ludzie, be smart. Klik, lewo, klik, dół, klik, góra, prawo, klik, lewo, klik, dół, klik, góra, klik, lewo, klik, dół, klik, góra, klik, prawo, lewo, klik, dół, góra, prawo, lewo, duła, klik. Ja wam to wytnę, słuchajcie, bo to nie ma sensu. Shine wherever we go. Ej, słuchajcie, idzie! Prawie idzie! Zrobiliśmy to! Góra. A oni mogą mi odjąć punkty, jak coś zrobiłam źle, bo boję się teraz zrobić coś źle. Nie ukrywam, boję się zrobić coś źle. Ej, najlepsze jest to, że można mieć mega niski wynik, ale można też mega iść w górę, jak się pójdzie i wiecie, co mi chodzi, że to jest takie trochę średnio wyważone. Dobra, udało się! W końcu! Tak, udało ci się! Gratulacje za doskonały występ! Wcale nie robiłam tego prawie 4 razy. O, czemu jestem w domu? O co chodzi? Początek nowego dnia. Idź do szkoły, ale zanim to zrobisz, dobrze byłoby się przebrać. Nie chcę, żebyś widywał tych samych ciągów 2 dni z rzędu.
No cóż, kochani, namęczyliśmy się, ale dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Widzimy się w następnym już jutro i pa, pa!